Już dalej niż bliżej. Bliżej niż dalej. Przyjechały nasze parapety, więc zaraz będziemy to pakować do auta. Są dosyć długie, a nasze auto niekoniecznie, ale damy radę. Udało się z parapetami, więc dzisiaj jeszcze będą wstawione do mieszkania, a jutro pewnie zamontowane. Powiem wam, że dzień w dzień jest jakaś drama na tym remoncie. Już po prostu przywykłam. Na początku bardzo się przejmowałam niektórymi tematami, ale no staram się, wiecie, nie oszaleć, bo jak cały czas ktoś coś na kogoś, a do tego jeszcze jakby są codzienne obowiązki, no i trochę życia chociaż staramy się zachować, to nie mogę się wszystkim przejmować i chodzą sąsiedzi na przykład często. Przychodzą, ale no cóż. Kochani, update łazienkowy. Już mamy większość płytek tak naprawdę tutaj w zabudowie. Tak to wszystko wygląda, moim zdaniem przecudownie. Tutaj mamy lastryko, na górze gładkie, żeby one pięknie stapiały się z zabudową. I kolejny odcień. Będzie cudownie. Przyjechaliśmy po fugę do płytek i tutaj będziemy mieć dwa różne odcienie i tak samo jeszcze po silikon. Poprosiłam pana, który kładzie nam płytki, żeby dał kawałki, jakieś skrawki. Nawet jeden był specjalnie po to wycinany, żebyśmy tutaj mogli przyłożyć. I na ścianę wezmę jasną, żeby jakby była w tym samym kolorze praktycznie co płytka, ale na podłogę już nie będę dawała takiej jasnej, bo potem ciężko z utrzymaniem tego koloru, więc będzie ciemniejsza. Znaleźliśmy odpowiednią fugę, to tak widzicie przyłożyliśmy i będzie git. Mamy różne rodzaje tych płytek, więc trzeba to wypośrodkować. A tutaj nam się nie poszczęściło, bo niestety tych fug nie ma. Dzisiaj mam taki dzień, że drama goni dramę. Generalnie ten remont to jedna wielka drama. Przechodzimy na budowę i okazało się, że parapety są na odwrót założone. Tak wygląda kaloryfer w salonie, a tak wygląda parapet w sypialni. Takie życie na budowie. Jestem tak wściekła od wczoraj, bo cały czas coś jest nie tak z tym remontem. Na początku tak chwaliłam, że wszystko idzie sprawnie, ale powiem wam, że jest masakra. Dzień w dzień czeka na nas jakaś bomba. Po prostu już od rana, wiecie, jestem wściekła, bo dostaję jakiś taki telefon, który sprawia, że nie wytrzymuję. I wczoraj już po prostu tyle było tych rzeczy, że zaczęłam płakać w momencie, w którym nie mogłam znaleźć statywu. Już tyle się tego wszystkiego zebrało. Wiecie co, te ukryte drzwi to w ogóle jest hit, bo tak się cieszyliśmy, że znaleźliśmy wszystko w odpowiednim czasie, że będzie tak szybko i rewelacja, w ogóle jestem zachwycona. A to szczerze jest jakby najgorsza rzecz do tej pory w całym remoncie. Weszłam do salonu i spodziewałam się tak profesjonalnej usługi, jaką otrzymałam na miejscu. No i wiecie, wszystko było super do momentu zapłacenia. Tak cała komunikacja wygląda, że rozmawiam łącznie z trzema różnymi numerami, bo do jednego piszę i wysyła mi numer drugiego, do drugiego dzwonię, drugi nie wie o co chodzi, w ogóle się ze sobą jakby nie mogą dogadać. W końcu nadszedł dzień montażu i okazało się, że nie zamontują nam tych drzwi, bo ściana od drugiej strony nie była przygotowana. Ekipa nam powiedziała, że tak ma być i oni wtedy dorobią ścianę do tego. No ale rozumiem, że nie chcieli zamontować tych drzwi, bo nie mieli dobrego punktu, więc tutaj jakby brak komunikacji ze strony, powiedzmy, że naszej, ze strony naszej ekipy. Zadzwoniłam, chciałam mówić kolejną wizytę, ale długie były bardzo terminy. W końcu udało się dogadać bezpośrednio z montażystą, wypadł mu termin innego montażu, więc do nas przyjechał. Napisałam do glazurnika, że fajnie, może wpadać dzisiaj, już działać dalej, wszystko super, świetnie, rewelacja. Kończą panowie montować drzwi i nagle jakby pokazują nam, wiecie, że wszędzie jest 90 stopni, że jest idealnie z poziomicą, mówimy super, super, super. Pytam tak, wiecie, kontrolnie, ale te drzwi otwierają się na lewą stronę, prawda? Widzę ich miny i już wiem. Było widać, że włącznik do światła jest po prawej stronie, więc samo otwieranie na drugą byłoby dosyć nielogiczne. Odkopałam SMS-a z 6 października. Pan powiedział, że rzeczywiście tutaj nastąpiła pomyłka. W ogóle już nawet do samej firmy nie dzwonię, bo stwierdziłam, że nie będę się denerwowała dalej, ale pan montażysta przyjedzie dzisiaj i założy na odwrót. Właśnie się obudziłam i tak jak wam mówiłam, nie ma dnia bez dramy. Wstajemy i dzień w dzień coś jest. I to zawsze jest rano, tak żeby, wiecie, miło rozpocząć dzień. Więc już dzisiaj jesteśmy po jednej awanturze. Okazało się, że pan założył parapety źle, które sam zresztą mierzył, po czym poprawił parapety, bo o to prosiliśmy, ale poprawił je źle.
I dalej problem jest jakby widoczny, ponieważ w garderobie parapet w ogóle nie wystaje po bokach, nie nachodzi na ścianę, a w sypialni jest taki kawałek 15 cm, który wygląda beznadziejnie. Sam je mierzył, wiecie, to jest najbardziej absurdalne, że gdybyśmy to my zmierzyli, podali mu długości i źle by włożył, to rozumiem. Ja tutaj jestem w trakcie śniadania, a Marcin wymienia zdania z panem od parapetów, który ewidentnie powinien to zmienić, ale są już takie dramy, że oho. Mam też takie spostrzeżenie już po kilku różnych dramach, że byliśmy zbyt mili i trochę zbyt ufni, mimo że ja i tak nie uważam, żebym była ufna w niektórych kwestiach, to okazuje się, że naprawdę trzeba dosłownie wszystko tak kontrolować i jak ktoś mówi, że coś rozumie, to to nie wystarcza. To jest inny wymiar rozmowy, przysięgam. Nie dość, że jest rama, którą w końcu udało nam się tutaj zamontować za trzecim podejściem, dosłownie do trzech razy sztuka, bo za trzecim razem udało się ogarnąć ramę do drzwi i w końcu dobrze zamontowane parapety, więc wszystko do trzech razy. I mamy też już płytki, to wygląda tak estetycznie, jestem bardzo zadowolona. No jak na razie łazienka cała tak się prezentuje. Już w sumie koniec chyba zaraz będzie, już widać ten koniec. A tutaj... bez większych zmian. Szyby brudne. Ja w tych vlogach remontowych to się prezentuję fantastycznie. Powiem wam jeszcze, już tak gadam o tych dramach. Teraz jak widzę tę ramę do ukrytych drzwi, to warto było. Warto było ten awantur zrobić. Być tutaj wczoraj 4 razy. Dzisiaj naprawdę tak sobie, dzisiaj sobie tak pobłażliwie, nie? No bo no, pierwszy raz jesteśmy. Tak, a my zazwyczaj to jesteśmy więcej niż raz. No, raz dziennie to jest... Zdarza się oczywiście, że w niedzielę tu nie przychodzimy, no bo w niedzielę nie ma, nic to się nie dzieje. Na rok poniedziałku do soboty jesteśmy minimum raz dziennie. I uważam, że każdy z tych razy, jak byliśmy, był niezbędny. Zapraszam do łazienki, jak w MTV Cribs. Tutaj mamy toaletę. Już tak właściwie baterie wszystkie są zamontowane, przycisk jest, wszystkie kafelki są, fugi, silikony, więc tak to mniej więcej będzie wyglądało. Część szyby nawet. Zastanawiam się dlaczego część, ale podejrzewam, że... żeby nie popsuć. Albo się coś nie zgadza. W każdym razie zobaczcie, no to już jest wszystko, wszystko. Jest tak jak wszystko wymyśliłam. Będzie oczywiście zabudowa od stolarza w kolorze górnych płytek. Natomiast podejrzewam, że to nastąpi za kilka dobrych miesięcy, bo trochę trzeba to zbierać do tej zabudowy całej i znaleźć przede wszystkim kogoś, kto nam zrobi taki zakres pracy. Jeżeli znacie, to dajcie znać, bo co piszę do jakiegoś stolarza lub dzwonię, to okazuje się, że za mały zakres pracy, a jeszcze jest szafa w korytarzu, więc to wcale nie jest tak mało, no ale jeśli macie kogoś do polecenia, to dajcie znać. I tutaj, moi drodzy, będzie blat, które zostanie oklejone tą samą płytką. Przy okazji ten blat będzie spójny z kaflami, na to pójdzie umywalka nablatowa, którą zresztą mamy w drugim pokoju, będzie pięknie. Pojawiły się płytki w kuchni. Płytki dochodzą do krawędzi ściany, a to dlatego, że w tym miejscu wcześniej, nie wiem czy pamiętacie, znajdowało się otwarcie. I tutaj była ściana, więc brakowało po prostu parkietu i stwierdziliśmy, że dociągniemy kafle dotąd, zrobimy listwę, która mniej więcej powinna zgadzać się z listwą przy podłodze. Już dalej niż bliżej. Bliżej niż dalej. Dalej niż bliżej. Punkt widzenia zależy od punktu widzenia. Dokładnie. Powiem wam, że zeszły tydzień i poprzedni były fatalne. Naprawdę było tyle jakichś problemów, tyle nerwów. To był stresujący czas, mocno też na moim zdrowiu się odbił. Dużo rzeczy nie było ode mnie zależnych, a po prostu wiecie, cały czas dostawałam bomby, taki telefon codziennie rano, że coś jest nie tak. Dzisiaj pierwszy spokojny dzień, pojawiła się już szyba prysznicowa, stoi toaleta, jest też blat pod umywalkę, o którym wam wspominałam, że właśnie będzie robiony, no to on już stoi. Tak naprawdę można korzystać z tej łazienki. Naprawdę wam dzisiaj tego jeszcze nie nagrałam, bo była ekipa. A jak jest ekipa w mieszkaniu, to trochę tak czuję się niekomfortowo nagrywając. Wolę jak ich nie ma. Listopad to będzie miesiąc tak naprawdę wykończeniowy, malowania, rozpoczęcia przeprowadzania się. Oby. Do którego listopada myślisz, że się wprowadzimy? No ja myślę, że my się wprowadzimy 30 listopada, wtedy jak nam się skończy najem po prostu. Bo... wcześniej nie będziemy mieli tam nic po prostu, więc...
To prawda, więc ja też tak zakładam. No, 30 to jest ten. Ciekawe, którego roku. Zmieniamy różne opcje, ale jest no mega źle tak naprawdę. Każdy nam mówi, że trafiliśmy wybitnie źle. Że trafiliśmy na wybitnie złą ekipę, więc miło.